Uczniowie klasy menedżerskiej drugiego liceum ogólnokształcącego podsumowali projekt Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo. Program spotkania zakładał przedstawienie założeń projektu oraz prezentację czterech mini przedsiębiorstw: Atlantis, Elusive, Elitr, Geosmina. Dwa z nich działały w branży rozrywkowej, a dwa w branży gastronomicznej. Wszystkie mini przedsiębiorstwa finalnie odnotowały zysk i to jest godne takiego wyróżnienia. Natomiast jedno z mini przedsiębiorstw, czyli Atlantis, zostało wyróżnione jako najlepsze mini przedsiębiorstwo w kraju i będzie uczestniczyć w finale tego konkursu w Warszawie. Jeżeli chodzi o firmę Atlantis, zajmowała się organizacją czasu wolnego. Były to dyskoteki i zorganizowana wycieczka zagraniczna na Jarmark Bożonarodzeniowy w Dreźnie. Przy wyróżnieniu dla najlepszego szkolnego przedsiębiorstwa brane są pod uwagę nie tylko zyski, ale biznesplan, umiejętności planowania, efektywność. Jeżeli chodzi o projekt, który tutaj jest realizowany, to w klasie menedżerskiej uczniowie uczą się w praktyczny sposób prowadzić działalność. Uważam, że to jest bardziej wartościowe, potrzebne, co będzie też procentowało w ich pomysłach na biznes, na wejście w dorosłe życie w roli przedsiębiorcy. Dostanie się do ścisłego finału mini przedsiębiorstwa z drugiego LO to kolejny sukces szkoły. Myśmy sobie założyli od razu na początku, kiedy tworzyliśmy tą szkołę, że każdy ma talent. Trzeba tylko pomóc mu go rozwinąć. Może to być sportowy, taneczny, może być to do biznesu. W różnych dziedzinach, nie tylko nauka. To jest najważniejsze dla nas, żeby młodzież poczuła, dostała tych skrzydeł i szła przez życie jak burza. Wszystkim młodym przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów w prowadzeniu własnych firm.